12 grudnia, Kryspina Rogowska, witam i zapraszam na teledzienia. co dzisiaj? Awaria sieci wodociągowej przy Okrzei. czyli to rower? Kapliczkowo poruszająca wystawa w muzeum. Szczerców zaprasza na jarmark bożonarodzeniowy. Liga pędzi jak szalona. Były zawodnik GKS poprowadzi Omega Kleszczów. Wczoraj w godzinach popołudniowych doszło do awarii sieci wodociągowej przy Okrzei. Prace naprawcze... Prowadzone są od rana. Z pękniętej rury wczoraj wieczorem woda wdzierała się na chodnik i ulicę. W tym rejonie bardzo szybko zrobiło się niebezpiecznie ślisko. Okolice zabezpieczała straż miejska. Na miejsce wezwano również służby wodkan. Wczoraj wieczorem ze względu na panujący zmrok, nie podjęto się naprawy uszkodzonego fragmentu rury. Odcięto jedynie wodę. Dzisiaj od rana na miejscu pracują służby. Awaria ma być usunięta w trybie pilnym. Trzeba było rozebrać fragment jezdni chodnika, by ekipa jak najszybciej mogła dostać się do uszkodzanego fragmentu. Udało się zminimalizować obszar, w którym z powodu awarii nie ma dostępu do bieżącej wody. Obecnie dotyczy on jedynie domu mieszkalnego przy Konopnickiej, sklepu popularnej sieci handlowej, apteki i zakładu fryzjerskiego. Bełchatowska Policja poszukuje właściciela czerwonego roweru górskiego. Rower został odzyskany w trakcie czynności procesowych wykonywanych w ramach prowadzonego postępowania w sprawie włamań. Policjanci sprawdzili system i okazało się, że rower nie widnieje jako utracony. Właściciel może odebrać go w Bełchatowskiej Komendzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. Kontakt z prowadzącym, sierżantem sztabowym Tomaszem Kurtkiem z KPP Bełchatów pod numerem telefonu 44 635 52 61 lub 44 w Muzeum Regionalnym można oglądać niezwykłą wystawę Kraina Kapliczkowo. To zbiór eksponatów o charakterze sakralnym i świeckim wystawę można oglądać do 9 lutego. Jest takie miejsce w Powiecie Bełchatowskim, gdzie spotkać można obok siebie Jezusa Frasobliwego, kapliczkę zrobioną na starym krześle, czy Matkę Boską z Dzieciątkiem. Jedno miejsce, w którym zgromadzono ponad 350 kapliczek. Do tego pokaźną sumę eksponatów o charakterze świeckim, nawiązującym jednak do tradycji polskiej wsi i patriotyzmu. To miejsce to dubie obok Szczercowa, gdzie na Leśnej Polanie za sprawą artysty ludowego i pasjonata Bernarda Zbońskiego można oglądać te niezwykłe eksponaty. Część poka zbiorów wystawionych zostało w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie. To, co zmieściło się w sali wystawowej, to zaledwie niewielki fragment pokaźnych zbiorów Bernarda Zbońskiego oraz fotografie przedstawiające to niezwykłe miejsce, jakim jest kraina kapliczkowo. Bernard Zboński przez lata zbierał, rzeźbił i tworzył przydrożne kapliczki, świadectwo silnie zakorzenionej tradycji i wiary kultywowanej, szczególnie na wsiach. Jutro 38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Pamięć ofiar o grudnia 1981 roku uczczona zostanie również w Bełchatowie. Już jutro na terenie parafii pod wezwaniem zesłania Ducha Świętego przy Alei Kardynała Wyszyńskiego o godzinie 18.00 odprawione zostanie nabożeństwo w intencji ojczyzny. Pół godziny wcześniej pod pomnikiem pamięci ofiar samorządowcy, działacze, społecznicy, przedstawiciele instytucji i szkół złożą kwiaty. Muzyka w najbliższą sobotę Szczerców odpala święta 2019 i zaprasza na gminny jarmark bożonarodzeniowy, który zgodnie z tradycją odbędzie się w hali sportowej przy ulicy Piłsudskiego 66. W programie jarmarku m.in. finał konkursu pod nazwą Boże Narodzenie, Tradycja czy Nowoczesność? Kulinarny przewodnik po gminie Szczerców. W zabawie wezmą udział sołectwa i stowarzyszenia, które przygotują świąteczne frykasy. Każdą z potraw będzie można spróbować i ocenić zgodnie z. Ze swoim smakiem. Tradycyjnie podczas jarmarku swoją ofertę zaprezentują rękodzielnicy. Do nabycia będą pierniki, miody, ozdoby świąteczne ceramika, bombki i stroiki. Dla dzieci natomiast przewidziano animacje, gry i zabawy. Muzycznie na Jarmarku Bożonarodzeniowym przygrywać będzie orkiestra Denta OSP Szczerców, starty Jarmarku o godzinie 16.00. Liga będzie jak szalona, a każdy punkt jest na wagę złota. Granie w systemie niedziela, środa, niedziela to spore wyzwanie. Na szczęście, jak podkreśla trener PGS Kry, wszyscy są zdrowi i mamy dobry, szeroki skład, co jest mocną stroną bełchatowskiego zespołu. I jak ostatni mecz widział Michał Mieszko-Gogol, o tym w materiale. Myślę, że zagraliśmy dobry mecz przyzwoity mecz w wielu elementach. Na pewno spodziewaliśmy się trochę większego oporu, bo przecież drużyna z Zawiecia to jest bardzo dobra drużyna, która gra bardzo dobrze, bardzo dobrze zagrywa, bardzo dużo broni, i trzeba naprawdę się namęczyć, żeby ich złamać. Um, zagraliśmy bardzo dobry mecz w ataku. Nasze, nasze liczby w ataku były naprawdę na bardzo dobrym poziomie. Myślę, że dobra dystrybucja Grześka też się do tego gdzieś tam przyczyniła. Um, no a przy tym, przy tym nie mieliśmy żadnego błędu w ataku i myślę, że to jest bardzo budująca statystyka. I zresztą widać też po, po, po różnego rodzaju rankingach i podsumowaniach, które gdzieś tam się już pojawiają pod koniec tej pierwszej rundy, że to, to jest nasza mocna strona i, i musimy po prostu wykorzystywać dobrze ten atak. Um, Myślę, dla mnie też budujące jest to, że ostatnio naprawdę w miarę regularnie przyjmujemy. Graliśmy z drużynami, które dobrze zagrywają. Z drużyną z Warszawy mieliśmy tylko dwa błędy w przyjęciu. Z drużyną z Jastrzębia w Jastrzębiu mieliśmy w pięciu setach cztery błędy w przyjęciu. I tutaj znowu mieliśmy dwa błędy w przyjęciu z drużyną z Zawiercia, która dobrze zagrywa. Natomiast teraz jest ważne to, żeby się nie zadowolić tym, tylko, tylko pójść za ciosem, bo bo każdy punkt i każdy mecz jest, jest tutaj na wagę złota i ta liga pędzi jak szalona. Znowu trzeba się przygotować do, do takiego małego trójmeczu, który nas czeka, czyli będziemy grali niedziela, środa, niedziela. No i to na pewno jest jakieś tam wyzwanie. Natomiast fajnie, że wszyscy są zdrowi, mamy tą możliwość, że możemy sobie troszeczkę porotować składem. Warte podkreślenia jest też fakt, że Cały czas jesteśmy zdrowi i, i fizycznie wyglądamy lepiej i lepiej z każdym dniem i tygodniem. Hmm. Myślę, że ogromny, ogromny ukłon naszych fizjo, którzy wykonują ogromną robotę i nie tylko w dniach meczowych, nie tylko w dniach treningowych, ale również w tych dniach, które są teoretycznie wolne od zajęć. jesteśmy naprawdę bardzo dobrze przygotowani w tej chwili, ale naprawdę ogromny szacunek dla naszego sztabu medycznego, dla Maśka Michalika tak samo za, za przygotowanie, bo, bo wyglądałem po prostu dobrze, świeżo. Z każdym tygodniem coraz lepiej I, i nawet te mini maratony, które się zdarzają w lidze, gdzieś tam nam nie przeszkadzają. Tak? Mieliśmy pięciomeczowy maraton praktycznie w ciągu dwóch tygodni, teraz czeka nas znowu trzymeczowy maraton, również niełatwy, z bardzo wymagającymi przeciwnikami, ale wierzę, że będziemy dobrze przygotowani i damy radę. Większość osób już planuje, jak spędzi tegoroczne święta, jak będzie to wyglądało u spontowców, a konkretnie u siatkarzy PGS Kry, Rąbka tajemnicy uchylił nam trener Bełchatowskiej drużyny mówiąc m.in. o tym, że tegoroczne święta będą dla siatkarzy wyjątkowe. Najpierw jest przerwa świąteczna, zawodnicy chyba po raz pierwszy od wielu, wielu lat spędzą całe święta z rodzinami. To jest myślę fajna sprawa, bo dawno tego nie było. Ten terminarz, który był bardzo napięty w pierwszej rundzie, pozwala nam troszeczkę odetchnąć. Myślę, że reprezentanci też złapią troszeczkę tego drugiego oddechu. A ponadto wracamy do 27 grudnia już do trenowania. No i czeka nas dużo różnych, myślę, że fajnych i miłych niespodzianek, I jeśli chodzi o zawodników, jeśli chodzi o klub. Jeśli chodzi o zawodników, to na pewno ten okres między świętami a Sylwestrem będzie bardzo barwny i, i, i taki karnawałowy, bym powiedział, ale oczywiście praca, którą będziemy wykonywali, będzie na serio. Niespodzianki, jakie czekają na zawodników, to, 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 jeszcze, to jest wszystko jeszcze na razie mała tajemnica i to jest przed nimi. Druga rzecz to jest początek stycznia. Na pewno wyjedziemy z kraju, i to też jest, myślę, że trochę, trochę inna rzecz. Nie chcę, żebyśmy cały czas e, trenowali na miejscu, chcę, żebyśmy gdzieś wyjechali i chcę, żebyśmy zagrali. Zagrali z mocną drużyną, więc na pewno opuścimy Polskę, ale nie chcę na razie mówić, gdzie pojedziemy, ani z kim będziemy grali. To na razie jest gdzieś tam nasza tajemnica, ale, ale myślę, że taki wyjazd też, też e, e, poza granicę, żeby sobie fajnie, mocno pograć, też nam, też nam pomoże. Jacek Berenstein, były zawodnik GKS-u Bełchatów, reprezentant Polski, a obecnie trener, w rundzie wiosennej sezonu 2019-2020 poprowadzi czwartoligową Omegę Kleszczów. Berenstein ostatnio prowadził Lux Gomunice, a poprzednio pracował jako trener m.in. we włókniarzu Zelów czy zawiszy Pajęczno. Warto dodać, że Berenstein nie porzucił treningów, jest aktywnie grającym zawodnikiem, a można go zobaczyć w zespole ESPN Zjednoczeni Gmina Bełchatów. Na dzisiaj to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się już żegnam. Zapraszam na jutrzejszy serwis. Do zobaczenia.